kolejnych marcowych informacjach zapraszam na obchody Światowego Dnia Mózgu od 14 do 18 marca w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Odbędą się liczne wykłady mające na celu promowanie wiedzy z zakresu m.in. neurobiologii i psychologii. W tych dniach mózg oraz jego funkcjonowanie nie będzie miało przed Państwem żadnych tajemnic. Zapraszamy od godziny 17. Szesnastego marca o godzinie 15 na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się coroczne spotkanie poświęcone polskim tradycjom i zwyczajom wielkanocnym, które organizowane jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Spotkanie w sposób szczególny skierowane jest do studentów i obcokrajowców studiujących na naszym uniwersytecie. Podczas spotkania będzie okazja do poznania obrzędów i zwyczajów wielkanocnych w praktyce, począwszy od przygotowywania świątecznego koszyczka, a skończywszy na degustacji wielkanocnych potraw, co szczególnie Państwu polecamy. Uniwersytecki żłobek Elementarz w Katowicach przy ulicy Szkolnej 7 zaprasza do zapoznania się ze swoją ofertą podczas Dnia Otwartego. 18 marca od 14 do 18 pracownicy żłobka będą do dyspozycji rodziców i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem placówki oraz udzielą fachowych informacji dotyczących warunków opieki. Już niebawem w gmachu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Dzień Kultur Indii i Nepalu. 21 marca na Wydziałach Filologicznym w Katowicach oraz Biologii i Ochrony Środowiska, a także w CINIBie odbędą się warsztaty językowe, warsztaty jogi, wykłady poświęcone kulturom Indii i Nepalu oraz warsztaty kulinarne. Polecamy serdecznie. Filmy Wydziału Radia i Telewizji nagrodzone na brytyjskim Międzynarodowym Festiwalu Filmów Studenckich Water Sprite. W kategorii Najlepsza scenografia nagrodę otrzymały Lidia Kanclerz i Aleksandra Kwiecińska za film Zdarzyć się mogło, zdarzyć się musiało. Nagrodę za najlepszy dźwięk otrzymał Jan Wroński za film Las Cieni. Serdecznie gratulujemy i filmowo kończymy nasz serwis. Do zobaczenia w WuŚiTV i oczywiście polecamy się.